Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, gier debiutujących na rynku, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Wszystkich widzów zapraszam na kanał, na którym oprócz tego typu materiałów publikuję recenzje i zapowiedzi różnych produkcji. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, co oznacza dostęp do niewielkich bonusów. Wszystkie możecie sprawdzić w zakładce Wspieranie. A teraz zapraszam na podsumowanie tygodnia. W tym roku fani gier typu hack and slash nie powinni mieć powodów do narzekań. Na początek czerwca Blizzard zaplanował premierę Diablo 4. Obszerną zapowiedź tego tytułu już od dawna możecie oglądać u mnie na kanale. Konkurencja w postaci Path of Exile jednak nie śpi. Zespół Grinding Gear Games już teraz zapowiedział mocne uderzenie. Na początku kwietnia ma nastąpić premiera kolejnego dodatku do Path of Exile, który zostanie wydany w ramach aktualizacji 3.21. Z kolei w dniach 29-30 lipca odbędzie się konwent ExileCon. To właśnie podczas tego wydarzenia mają zostać ujawnione nowe informacje na temat Path of Exile 2 i Path of Exile Mobile oraz kolejnego dodatku do Path of Exile, który ukaże się wraz z kolejną aktualizacją o numerze 3.22. Już teraz wiadomo, że dodatek ten zadebiutuje tydzień lub dwa po konwencie, co daje nam okres pierwszej połowy sierpnia. Na koniec dodam, że podczas wspomnianego konwentu twórcy zamierzają także ogłosić datę zamkniętej bety Path of Exile 2. Ostatnio wycieka coraz więcej informacji na temat najnowszej odsłony Dragon Age o podtytule Dreadwolf. Wcześniej na ten temat wypowiadał się znany i sprawdzony dziennikarz Tom Henderson. Jego doniesienia niejako potwierdził użytkownik Twittera o pseudonimie Revanquisto. Wiemy więc już, że Dreadwolf nie będzie taktycznym RPG-iem jak poprzednie odsłony serii. W zamian powinniśmy otrzymać grę typu action RPG. Co ciekawe, system walki ma przypominać ten, jaki znamy z najnowszych części God of War. Oznacza to nie mniej, nie więcej jak całkowite pożegnanie się z opcją aktywnej pauzy. Możliwe też, że nie otrzymamy możliwości kontrolowania pozostałych członków drużyny. 8 lutego odbyła się wyczekiwana przez fanów prezentacja Nintendo Direct. Tradycyjnie pokaz obfitował w zwiastuny i zapowiedzi nowych gier. Wszystkie zaprezentowane gry zmierzają oczywiście na konsolkę Nintendo Switch. Moją uwagę przykuły dwa tytuły. Jednym z największych wydarzeń z pewnością był nowy gameplay trailer dotyczący najnowszej odsłony The Legend of Zelda zatytułowanej Tears of the Kingdom. Pierwszy raz od dawna możemy podziwiać fragmenty rozgrywki tego wspaniałego tytułu. Niestety gra wzbudziła też trochę kontrowersji, a to za sprawą dosyć wygórowanej ceny. Internet zalała fala oburzenia, gdyż będzie to pierwsza produkcja na Switcha, która kosztować będzie w zasadzie $70. Drugi z tytułów, który pokrótce omówię, to w zasadzie spora niespodzianka. Mowa o Metroid Prime Remastered. To odświeżona wersja klasycznej już produkcji, która nie tylko została zapowiedziana, ale tego samego dnia została wydana w wersji cyfrowej w polskiej cenie 169,90. Pudełkowa wersja trafi do sprzedaży już 3 marca. Zremasterowane wydanie na Switcha oferuje odnowioną grafikę, dźwięk, a także zaktualizowane sterowanie. Namnożyło się w ostatnich latach strategii ekonomicznych. Tym razem przyjrzymy się wydanej w 2021 roku grze Nebukadnezar od czeskiej firmy Nepos Games. Ta dobrze przyjęta przez graczy produkcja otrzymała właśnie obszerny dodatek zatytułowany The Adventures of Sargon. Wprowadza on do gry jednego z największych władców starożytnej Mezopotamii, Sargona II. Aktualizacja pozwoli nam rozegrać kampanię, w której weźmiemy udział we wszystkich ważnych dla tej postaci wydarzeniach, a wszystko po to, by w rezultacie przywrócić chwałę Imperium Aryjskiemu. Bardzo dobrze przyjęta przez graczy przygodowa gra akcji z elementami RPG Asterigos Cures of the Stars wkrótce otrzyma pierwsze obszerne DLC. Mowa o Call of the Paragons, którego debiut przewidziano na 23 lutego. Gracze, którzy zdecydują się na jego zakup, otrzymają dostęp do zupełnie nowej przygody, w której Hilda będzie musiała stawić czoła nowemu niebezpieczeństwu zagrażającemu Hafes. Rozszerzenie zaoferuje możliwość zwiedzenia lokacji o nazwie Fantasma. Nowa miejscówka to dodatkowo 7 nowych bossów do pokonania. Oprócz tego otrzymamy możliwość stworzenia 12 nowych broni opartych na mocy bogów. Hilda będzie mogła założyć także nowy strój Paragon Armor. Z pewnością najważniejszą premierą tygodnia, miesiąca, a może nawet i bieżącego roku jest Dziedzictwo Hogwartu.
to pierwsza od dawna produkcja RPG akcji z otwartym światem, chociaż czytając recenzję należałoby raczej powiedzieć przygodowa gra akcji z otwartym światem i elementami RPG. Wracając do meritum, Dziedzictwo Hogwartu zadebiutowała 10 lutego, a ci co nabyli ów tytuł w preorderze mogli rozpocząć swoją przygodę nawet 3 dni wcześniej. W grze co oczywiste przenosimy się do XIX-wiecznego Hogwartu, by wcielić się w adepta magii i czarodziejstwa. Produkcja zadebiutowała na PC-tach oraz najnowszych konsolach PlayStation i Xbox. Modele wcześniejszej generacji otrzymają ów tytuł w kolejnych miesiącach. To samo tyczy się wersji na Nintendo Switch. Posiłkując się wypowiedziami publicystów, śmiało można stwierdzić, że Dziedzictwo Hogwartu to spełnienie marzeń dla fanów świata Harry'ego Pottera. Gra zbiera bardzo dobre opinie, w serwisie Metacritic średnia ocen to 85 punktów, sami gracze również są zachwyceni. Na platformie Steam Dziedzictwo Hogwartu zbiera przytłaczająco pozytywne oceny. Użytkownicy chwalą w zasadzie każdy element gry, wypominając niewielkie tylko błędy, które kompletnie nie przeszkadzają w zabawie. Panie i panowie, z pewnością mamy niekwestionowany hit pierwszych miesięcy tego roku. Po kilkunastu latach, w tym 7 spędzonych w ramach wczesnego dostępu, polska produkcja MMO Gloria Victis jest już dostępna w pełnej wersji. Gra kosztuje około 80 zł, ale do 14 lutego zakupicie ją w blisko 50% promocji. Premiera gry miała miejsce 7 lutego wyłącznie na PC-tach. Gloria Victis zabiera nas w mroczne średniowiecze, oferując dojrzałą fabułę i rozbudowane zależności społeczno-gospodarcze wirtualnego świata. Tytuł może pochwalić się w miarę przyzwoitymi ocenami. Ponad 70% graczy na platformie Steam wystawiło grze pozytywne noty. Pełna wersja Darkest Dungeon 2 zmierza powoli na Steam i Epic Game Store. Studio Red Hook ogłosiło już datę premiery na obu platformach i jest nią 8 dzień maja bieżącego roku. W ramach wczesnego dostępu tytuł ten jest już dostępny od kilkunastu miesięcy. Przypomnę, że wspomnianą wersję można zakupić w Epic Game Store. Wyjście z Early Access poprzedzi jeszcze kilka obszernych aktualizacji, a pierwsza z nich ma zostać udostępniona już wkrótce. Na koniec wspomnę jeszcze o wersji demo, która jest dostępna zarówno na platformie Steam, jak i Epic Game Store. Niestety wersję demo można zagrać tylko do 13 lutego, tak więc chętni na sprawdzenie pozycji powinni się pospieszyć. Miłośników serii Settlers z pewnością zaciekawi produkcja twórcy tej kultowej serii. Volker Wertisch pracuje bowiem nad Pioneers of Pagonia, który za kilka miesięcy pojawi się we wczesnym dostępie na platformie Steam. W grze trafimy na tytułowy archipelag wysp Pagonia, gdzie spróbujemy stworzyć uzupełniającą się społeczność. Twórcy obiecują ponad 40 rodzajów budynków, a także 70 typów towarów wraz z rozbudowanymi łańcuchami produkcyjnymi. Deweloper zapewnił także, że oprócz zabawy w pojedynkę dostępny będzie tryb kooperacji, który pozwoli na grę z przyjaciółmi. W sieci pojawił się ostatnio nowy gameplay trailer z nadciągającej produkcji Nocturnal. To platformowa gra akcji opracowana przez niezależne studio Sunnyside Games. Tytuł przenosi nas do świata fantazy, a dokładnie na wyspę Naran. Nasz protagonista szybko odkrywa, że jego rodzinną krainę spowiła gęsta mroczna mgła, przez którą przebić się może jedynie płomień. Akcję w Nocturnal obserwujemy z boku, wyspę przemierzamy skacząc po platformach i unikając pułapek. Podczas eksploracji odkrywamy tajemnice skrywane przez mgłę oraz toczymy starcia z przeciwnikami. Płomień będący w naszym posiadaniu pozwala nie tylko pozbyć się mgły, dzięki niemu możemy podpalać okolice w celu uruchomienia napotkanych po drodze maszyn. I to tyle na dziś. Żegnam się z Wami gorąco. Jeszcze raz zapraszam na kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!